Niech Ojciec z nieba więc pozwoli mi cieszyć się światłem Ducha Świętego, którego wołam w imię Jezusa, Jego Syna, abym odczytał, abyście wysłuchali i żebyśmy wszyscy razem strzegli tego słowa w swojej pamięci tak, by nic się nie zatarło. Trzeba być stróżem, trzeba być szemer, trzeba być Samarią w istocie rzeczy. Ilu z nas straci wszystko? Ja nie wiem. I Pan mi tego nie odsłonił, ale odsłonił mi Jego wolę, byście dziś wpuścili do serca historię Ozeasza, słowa Ozeasza, człowieka zdradzonego, zdradzonego męża, choć nigdy nie przestającego kochać i upodobnionego w tym doświadczeniu do Boga. Wiecie chyba bardzo dobrze o tym, że w czasach Jezusa imię Jezus, czyli imię Jehoszua, było bardzo popularne. Wiele osób nosiło to imię. I dzisiaj właśnie chciałbym powiedzieć wam o Jezusie, o Jehoszui, który miał żonę. To brzmi trochę wstrząsająco, że jakiś Jezus miał żonę. My znamy Jezusa tylko, Jezusa Chrystusa przede wszystkim i może to być zadziwiające, ale tak właśnie chcę dzisiaj powiedzieć o Jezusie, który miał żonę i żył 700 lat przed Jezusem urodzonym w Betlejem, przed Jezusem Chrystusem, ale miał tak samo na imię. Chodzi mi właśnie o tego proroka Ozeasza, jego imię Ozeasz w języku hebrajskim, Hoshea jest formą imienia Jehoszua, którego my znamy jako Jezus. O. Księga Ozeasza ma wyjątkowe znaczenie nie tylko przez tą zbieżność imiona tego proroka, jak i naszego Pana, ale też dlatego, że Paweł, święty Paweł, apostoł, mówi o nas, o Kościele, jak o oblubienicy, czyli o małżonce Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Mówi o tym na przykład w drugim liście do Koryntian, wyraźnie przedstawiając siebie jako swoistego drużbę, w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła, Kościoła z Koryntu, ujmując swoją troskę apostolską o zbawienie tych ludzi jako specyficzną duchową zazdrość. Mówi tak: jestem bowiem o was zazdrosny boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. Tak mówi do całego zgromadzenia, całego kochalu, czy też gminy, jak to chcemy powiedzieć, kościoła pierwotnego w Koryncie. Słowa Pawła mogą trochę dziwić, bowiem Koryntianie słynęli z rozpusty, a on mówi do nich jak do dziewicy. No, córy Koryntu weszły nawet do przysłowiowego słownika, służąc za określenie kobiet więcej niż lekkich obyczajów. A jednak Paweł nazywa Koryntian nawróconych na chrześcijaństwo, tych, którzy przyjęli zbawienie w Jezusie Chrystusie, dziewicą. Każdy, kto zwraca się do Jezusa, choćby miał najgorszą przeszłość za sobą, może liczyć nie tylko na najlepsze słowa, ale też na miłość największą i niegasnącą nigdy. Ozeasz też miał żonę, Hoshea, ten prorok, miał żonę o imieniu Gomer. Ale Księga Ozeasza opowiada o jego żonie jako o kobiecie, która zdradzała wiele razy swojego męża. Porzucała go, a on zamiast zemścić się albo zgodnie z prawem Mojżesza ukamienować tą swoją żonę niewierną, on jej ciągle przebaczał. Przebaczająca, choć obolała niezwykle miłość proroka do żony, stała się obrazem miłości Boga do Izraela, a nam może posłużyć jak lustro, w którym możemy się przeglądać, by zobaczyć też, jak wygląda stan naszego serca wobec Pana, bo być może jest tu ktoś, kto wie, co to są za uczucia być zdradzonym. Być może jest tu ktoś, kto wie, co to znaczy zdradzić i nie móc sobie później sobie tego wybaczać przez wiele lat. Księga właśnie mówi o tym klimacie uczuciowym, o tym doświadczeniu i prorok Ozeasz staje dzisiaj przed nami jako temat
do rozważenia w swoim sercu, do rozważenia o swoim życiu, o swoim losie oczywiście, ale też o losie całego naszego narodu, może nawet Europy. Wszyscy prorocy kochali nie tylko Boga, który ich umiłował wyjątkowo, ale też mieli oni wyjątkową troskę o cały naród. Troskę, która wypływała z miłości do bliźniego. Bliźniego, czyli kogoś bliskiego, którzy są bliscy sercu. Chociaż zdarzało się, że Bóg posyłał ich nie do bliźnich, nie do bliskich, a nawet do wrogów. Jak to było w przypadku Jonasza, który poszedł do Niniwy asyryjskiej, gdzie nie było Żydów. Oni upominali swój lud przed konsekwencjami porzucenia lub zdrady Boga i Jego praw, a nade wszystko chcieli uświadomić narodowi jego tożsamość, jaką nadał mu Bóg, czyli tożsamość poślubionego ludu. I o tej tożsamości też Bóg chce dzisiaj z Tobą mówić, chce Ci uświadomić, kim jesteś dla Niego przez tą księgę proroka Ozeasza. Jan Paweł II pisze w encyklice Dives in Misericordia, jednej z pierwszych encyklik, takie słowa: znamienne jest, że mowy prorockie, owo miłosierdzie, do którego odwołują się ze względu na grzechy ludu, wiążą niejednokrotnie z wyrazistym obrazem miłości ze strony Boga. Bóg miłuje Izraela miłością szczególnego wybrania, podobną do miłości oblubieńca, i dlatego przebaczy mu winy, przebaczy nawet zdrady, niewierności, jeśli spotka się z czym? Jeśli spotka się z czym? Jeśli z czym się spotka? Papież pisze tak: jeśli spotka się z pokutą, z prawdziwym nawróceniem, przywróci swój lud z powrotem do łaski. W mowach proroków miłosierdzie oznacza szczególnie potęgę miłości, która jest większa niż grzech, która jest większa niż zdrada i niewierności ludu wybranego. Tak pisze święty Jan Paweł II. Przynależność do Boga, porównana do małżeństwa, ma ogromne znaczenie, gdyż w świetle ówczesnych przekonań społecznych kogoś bez takiej więzi, kogoś, kto nie żyje w małżeństwie, uważano za osobę w sytuacji prostytuującej się. Ktoś bezpański był postrzegany już jako ktoś, kto żyje w nierządzie. Komentator Rashi mówi, że słowa zonach, hebrajskie słowo zonach, nierządnica, oznacza też osobę, która nie ma pana, żyje bezpańsko, nie przynależy do nikogo. I to jest pytanie również teraz w tej chwili do mnie i do ciebie: czy ja mam pana? Śpiewamy: Jezus jest Panem, ale czyim Panem? Tutaj ten zaimek dzierżawszy jest bardzo ważny, że jest moim Panem. Że nie tylko jest Panem, tylko jest moim Panem. Żeby moje życie się nie prostytuowało. Żeby moje życie w ogólnym znaczeniu słowa. Żeby moje życie nie stawało się coraz bardziej pogrążone w bagnie, to ja muszę mieć Pana. I żeby Go mieć, to ja muszę się Mu codziennie oddawać. Czy przez błogosławione serce niepokalanej matki, czy bezpośrednio jemu, w jakikolwiek sposób, ja muszę mu się oddawać jak Panu. Muszę mieć Pana. Bo inaczej moje życie staje się cudzołożne po prostu. Czy Jezus jest rzeczywiście Panem? Czyli tym, którego wolę chcę pełnić i którego proszę wszystkim o to, by spełniała się wola Jego w moim życiu. Takie nastawienie serca jest w istocie rzeczy przymierzem. Przymierze niektórzy z proroków rozumieli jako więź, podobną do więzi małżeńskiej. I chociaż małżeństwo nie oddaje w całej pełni istotę związania miłością, jaką Bóg miał dla Izraela, jest jakaś analogia pozwalająca nie ograniczać rozumienia swego odniesienia do Boga jedynie w sensie prawnym. Że jestem katolikiem z jakimś numerem ewidencyjnym w kartotece ze chrztami. To znaczy tylko mam wypełnić pewne obowiązki i przykazania. Bóg nas nade wszystko kocha. Kocha i to kocha miłością zazdrosną i najczulszą. Zranić miłość to najbardziej zranić. Najdotkliwiej zranić. Jeszcze potężniejszym przymierzem niż to, które zawarł Bóg na Synaju z Izraelem,
Bóg przez swego Syna związał się z nami, z Kościołem, z Tobą i ze mną. Jest to przymierze nieporównywalne, jedyne w swoim rodzaju, niezastąpione i innego już nie będzie. Ostatnie i zarazem pierwsze. Ostatnie chronologicznie, ale pierwsze, bo najważniejsze. Jak alfa i omega. Każde jednak poprzedzające przymierze może być nieocenioną pomocą, by pojąć sekrety tego przymierza, w którym żyjemy. I wracam do Ozeasza. Ozeasz żył w czasie, gdy Izrael był podzielony na dwa królestwa. Był prorokiem działającym w północnym królestwie, zwanym Izraelem, czy też królestwem izraelskim, którego stolicą była Samaria. Królestwo południowe, którego stolicą była Jerozolima, zwane było Judeą, czy też Judą. Wspomina on królów judzkich, Ozjasza, Jotama, Achaza, Ezechiasza i króla izraelskiego, króla Samarii, Jeroboama II w swoich pismach. Jest to ogromny przedział czasu, mniej więcej od 790 roku przed Chrystusem do 690 roku przed Chrystusem. Ale jego prorokowanie i działanie mogło trwać kilkadziesiąt lat. Prawdopodobnie jego pisma były też uzupełniane przez innych autorów. Być może dożył on czasów, niestety, kiedy wypełniły się jego proroctwa. Gdy północny Izrael, północne państwo ze stolicą Samarii, zostało zniszczone, podbite przez Asyrię w roku 722-21 przed Chrystusem. I cały ten obszar został zalany wojownikami na podobieństwo lawiny błota. Padła wtedy stolica Izraela, Samaria. Zdobył ją prawdopodobnie Salmanasar albo Sargon II, królowie asyryjscy. Dla Izraela była to istna apokalipsa, w najbardziej powszechnym tego słowa znaczeniu. Katastrofa. Chociaż w rzeczywistości słowo apokaliptein oznacza odsłonięcie. Odsłonięcie czegoś, ukazanie tego, co jest zakryte, co jest tajemnicą. Upadek bowiem Samarii odsłonił tajemnicę jego proroctw, tajemnicę proroctw Ozeasza. One stały się zrozumiałe wtedy. Odsłoniły się też wtedy grzechy Samarii. Uprowadzono wtedy 10 pokoleń z 12, o których dziś się mówi pokolenia zaginione. Dlaczego? Ponieważ nigdy nie wróciły już do swojej ojczyzny. Do dziś ich nie ma. Znikły z powierzchni ziemi. I w sumie słowo Izrael dzisiaj nie w pełni oddaje rzeczywistość. Nie ma Izraela. Pozostało tylko pokolenie Judy, część pokolenia Lewiego, jakieś resztki Beniamina. Ich nazywamy Żydami. Ale to jest fragment Izraela. 10 pokoleń znikło. I proroctwo Ozeasza mówi właśnie o tej katastrofie, o odsłonięciu tej tajemnicy. I ja chciałbym prosić Ducha Świętego, żeby też nam odsłonił tajemnicę tej księgi, żebyśmy też mogli spojrzeć swoje życie, bo być może niektórzy z was są już po katastrofie, już po odsłonięciu, po otwarciu oczy na swoje życie. Niektórzy przed, a być może nasz cały naród, cały kraj jest przed jakąś katastrofą, może nawet cała Europa. Biblia mówi o przyczynach pewnych rzeczy, pewnych wydarzeń. Im bardziej sięgamy w przeszłość, tym lepiej rozumiemy przyszłość. W historii Kościoła też znikały całe państwa chrześcijańskie. Całe obszary stawały się pastwą na przykład islamskich najeźdźców. Egipt, północna Afryka, choćby Bizancjum, także 7 miast będącymi adresatami listów właśnie Apokalipsy. Księgi ostatnie. One już nie są miastami chrześcijańskimi, bo na początku Apokalipsy jest 7 listów do 7 miast, w których powstawały gminy chrześcijańskie, kościoły chrześcijańskie. Ale tych miast już dzisiaj Kościół nie posiada. Niektóre z nich są ruinami, w innych mieszkają muzułmanie. Niektóre stały się ruiną. Za jakie niewierności? Historycy mogliby może najwłaściwiej na to pytanie odpowiedzieć, ale ja pytam Pana, czy Europa stanie się pastwą zalania błotem niemoralności i bezbożnictwa w tym wieku?
Do nas też Pan kieruje słowo upomnienia i opamiętania, byśmy wzięli sobie do serca los 10 pokoleń Izraela, narodu umiłowanego. Tych pokoleń już nie ma. 10 pokoleń znikło z powierzchni ziemi. Za co? Z jakiego powodu? Za jakie grzechy? Księga Ozeasza zdaje się tutaj dużo rzucać światła na przyczynę tego zniknięcia. Ilu z nas cieszy się swoim powołaniem, swoim małżeństwem, swoim kapłaństwem, stanem konsekrowanym, czy też błogosławionym życiem w samotności dla Boga? Ilu z nas straci wszystko? Ja nie wiem. I Pan mi tego nie odsłonił, ale odsłonił mi Jego wolę, byście dziś wpuścili do serca historię Ozeasza, słowa Ozeasza, człowieka zdradzonego, zdradzonego męża, choć nigdy nie przestającego kochać i upodobnionego w tym doświadczeniu do Boga. Kiedy wszystko i wszystkich tracimy, a przynajmniej tą osobę, na której oparliśmy życie i która była dla nas najważniejsza, bo była bardzo ukochana, życie staje się wygnaniem. Pojawia się niewola, ale pojawia się też w nas pytanie, dlaczego? Boże, czym zawiniłem, że to mnie spotkało? Co ja takiego uczyniłem, że mnie to spotkało? Ta księga zdaje się być podpowiedzią, czy też odpowiedzią z przeszłości, zanim pojawią się w człowieku te pytania. Czy lepiej znać odpowiedź, zanim dojdzie do sytuacji, która będzie zatrutym łonem takich pytań? Czy lepiej w przyszłości zadawać takie pytania, nie znajdując już odpowiedzi, bo będzie za późno? Bóg przemawia tylko do tych, którzy słuchają i wypełniają słowo. Kiedy wszystko i wszystkich tracimy, a przynajmniej tą osobę, na której oparliśmy życie i która była dla nas najważniejsza, bo była bardzo ukochana, życie staje się wygnaniem. Pojawia się niewola, ale pojawia się też w nas pytanie, dlaczego? Boże, czym zawiniłem, że to mnie spotkało? Co ja takiego uczyniłem, że mnie to spotkało? Ta księga zdaje się być podpowiedzią, czy też odpowiedzią z przeszłości, zanim pojawią się w człowieku te pytania. Czy lepiej znać odpowiedź, zanim dojdzie do sytuacji, która będzie zatrutym łonem takich pytań? Czy lepiej w przyszłości zadawać takie pytania, nie znajdując już odpowiedzi, bo będzie za późno? Bóg przemawia tylko do tych, którzy słuchają i wypełniają słowo. A skoro powiedziałem, że los, który spadł na Samarię, był apokaliptyczny, to zajrzyjmy do Apokalipsy. Na samym jej początku, zanim pojawią się 7 listów do 7 kościołów, których też już nie ma, tak jak tego Izraela już nie ma, tylko jedno pokolenie zostało, to Jan pisze takie słowa. Błogosławiony, szczęśliwy, który odczytuje. Zwróćcie uwagę na liczbę pojedynczą. Jeden człowiek odczytuje. I którzy słuchają, zwróćcie uwagę na liczbę, tym razem mnogą, słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Jan do 7 kościołów, które są w Azji. W Azji? Zapamiętajcie to. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi i od 7 duchów, które są przed Jego tronem. Apokalipsa zawiera w sobie 7 błogosławieństw, ale to pierwsze, które przeczytałem, jest bardzo istotne. One otwiera wszystkie inne błogosławieństwa i poprzedza te listy do 7 kościołów, których już nie ma. Zawarte jest w tym błogosławieństwie zawarta jest obietnica pomyślności dla tego, który odczytuje, liczba pojedyncza, i dla tych, trzecia osoba liczby mnogiej, którzy słuchają tego proroctwa, a strzegą tego, co w nim jest napisane, bo chwila jest bliska. Czyli tak, trzeba samemu odczytywać, ale wielu trzeba to głosić, ale wszyscy mają strzec, i ci, którzy słuchają, i ten, który mówi.
Co to znaczy strzec słowa? Nie pozwolić sobie na zapomnienie słów Pana. Użyto tutaj greckiego słowa hanaginoskon, samemu odczytywać, ale też poznać, wiedzieć dobrze. Kiedy mamy taką okazję, żeby słuchać Bożych słów, człowiek nie powinien się niczym innym zajmować. Powinien całą swoją uwagę skupić na tym, co Bóg mówi. Powinien się wsłuchać tak, żeby niczego mu zły duch nie zabrał, nie ukradł z pamięci. Bo nie mówi to ktoś ważny, tylko ktoś najważniejszy. I dalej jest powiedziane, że wszyscy mają słuchać. Hakuontes od słowa haku, to znaczy też pojmować, rozumieć. Czy po tych kilkunastu, kilkudziesięciu, nie wiem, ilu minutach, ile tutaj, czy ty wszystko pamiętasz, co zostało powiedziane? Czy wiesz, o czym mówimy? Czy masz w pamięci serca i strzeżesz to, co Bóg do ciebie przed chwilą powiedział, w tym wstępie zarówno, zaledwie? I dopiero później jest powiedziane, że wszyscy mają strzec tego, co się mówi. W języku greckim to słowo brzmi teruntes i pochodzi od słowa tereo, teros. To jest ktoś, kto strzeże, kto jest stróżem. W języku hebrajskim to słowo teros, stróż, ten, kto strzeże, brzmi szemer. I od tego słowa pochodzi słowo Samaria, która była stolicą Królestwa Północnego. Ona powinna strzec słów Pana, ale nie strzegła. Byli posyłani prorocy, mówili swoje, a lud robił swoje. I w końcu 10 pokoleń znikło. Było 7 kościołów w Azji Mniejszej, dzisiejszej Turcji. Dla nich została napisana Apokalipsa. Do tych 7 kościołów zostały wysłane te pisma. Powinni strzec tych słów. Nie strzeli. Nikt się tym nie przejął. Dzisiaj nie ma tych kościołów. Dzisiaj nie ma tych ludzi. Nie ma nikogo tam. Tam są muzułmanie. Dzisiaj do ciebie Duch Święty mówi. Strzeż tego słowa, które za chwilę usłyszysz. Bo chodzi o twoją przyszłość, żeby ona nie znikła. Żeby nie zniknęło ci to, co jest. Żeby nie znikło jak lód. Zobaczcie, jesteśmy na lodowisku. Nie ma tego lodu. Może jeszcze miesiąc temu tutaj był, już go nie ma. My jesteśmy. Żeby tak twoje życie nie znikło, posłuchaj tego, co Bóg do ciebie mówi. Czy umiesz zrozumieć, że ten los Samarii może stać się również moim i twoim losem? Co spowodowało upadek tego dumnego miasta? To samo może mnie i ciebie doprowadzić do ruiny. To samo może twoje życie zrujnować. Zrujnować życie całego narodu, całej Europy. Samaria zginęła z powodu odstępstwa od Boga, bagna moralnego, niesprawiedliwości społecznej. Samaria zdradzała Boga, jak żona zdradza męża, czy jak mąż zdradza żonę. Jak małżonkowie po prostu się zdradzają. Bóg chciał przebaczyć. Ale jego przebaczenie zlekceważono, nie skorzystano z niego. Istnieją ludzie, którzy mieszkają obok kościoła i latami nie korzystają z sakramentu pojednania, choć ich życie jest dosłownie zabłocone nieprawościami. Ale chcę przykuć waszą uwagę jeszcze raz do tego wstępu z Apokalipsy, zanim rozważymy Księgę Ozeasza. Jan do 7 kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój. Początek Apokalipsy zaadresowany był do 7 kościołów, które miały siedzibę w Azji. Słowo Azja w języku greckim he Asia pochodzi od przymiotnika Asios, to znaczy błotnisty. He Asis to jest błoto. Ktoś, kto mieszkał na terenach dzisiejszego Izraela, uważał obszary dzisiejszej Azji Mniejszej, gdzie mieszkali Jończycy, Grecy Jońscy, za błotnisty kraj, za bagienny kraj. Mówiono bagno, to znaczy Azja. Teraz przeczytaj jeszcze raz ten wstęp do Apokalipsy. Jan do 7 kościołów, które są gdzie? W Azji czy w bagnie? Czy w błocie?
To daje dużo do myślenia. Zastanawiam się, czy listy te były skierowane do kościołów Azji, czy do kościoła, które pogrążyły się, czy do kościołów, które pogrążyły się po prostu w błocie. Co chciał Jan przez to powiedzieć? Albo dać do zrozumienia. Może nie chciał tego dać do zrozumienia. Może to jest moja nadinterpretacja. Ale prawda, że poruszająca. Co dzieje się dzisiaj z nami? Co dzieje się dzisiaj z Kościołem? Co dzieje się w waszych wspólnotach, w waszych domach? Czy jesteście jedynie obrzucani błotem wyzwisk, oskarżeń, pomówień, nienawiści, dlatego, że należysz do wspólnoty, dlatego, że jesteś chrześcijaninem, katolikiem, że się modlisz? Może nawet w twoim domu najbliższa ci osoba, mąż, żona, dziecko, rodzic, rzuca ci błotem w oczy, ponieważ ty jesteś z Bogiem. Ale może być też inne błoto. Błoto, które sami tworzymy. Kiedy mieszamy ziemię z wodą, element duchowy z cielesnym, powstaje błoto. Nie można mieszać łaski i grzechu, bo powstaje błoto. A jednak Apokalipsa jest skierowana do kościołów, które są w Azji, czyli w błocie. Czy obrzuca się dzisiaj Kościół błotem oskarżeń? Oczywiście, bracia i siostry, nawet nasze zgromadzenie jest też obrzucane błotem oskarżeń. Nawet dzisiaj, kiedy spotkaliśmy się tutaj, to ktoś z loży masońskiej też nas oskarżył, że my tu profanujemy Jezusa. Kościół jest atakowany, bo pozwala człowiekowi być wolnym, a to nie jest na rękę wielu wielkim tego świata. Istnieją takie ośrodki władzy, które chcą, by ludzie nie wiedzieli, kim są, by nie wiedzieli, po co żyją i żeby, broń Boże, nie wychodzili z kościoła na ulicę albo przyszli na przykład na lodowisko czy na stadion w Warszawie. Ale takie kłopoty możesz mieć ty dzisiaj w domu, jutro, a może już są za tobą. To nie jest najgorsze i tym się nie ma czym przejmować, bo Pan nas chroni. Najgorsze jest to, kiedy my sami tworzymy błoto, kiedy sami siebie oskarżamy, kiedy sami obrzucamy błotem albo kiedy tworzymy takie błoto moralne, bagno moralne, w którym się zanurzamy. Ale Bóg kocha nawet taki kciuk, który jest obrzucany błotem, albo nawet taki, który sam pogrążył się w bagnie, bo Apokalipsa została skierowana właśnie do takich kościołów. Żydzi nazywali okolice dzisiejszej Turcji, w której mieszkali ci jońscy Grecy, jończycy, Jawan. Grecy nazywali Asia, natomiast Żydzi nazywali Jawan. Jawan też znaczy błoto. Bagno, kałuża błota, ale też dół zagłady, a w sensie przenośnym śmiertelne niebezpieczeństwo, głębina otchłani. W tekstach Starego Testamentu słowo Jawan to również miejsce ugrzęźnięcia w niewolę kulturową, pogrążenie się w niemoralności. To Jawan, czy też Heasia, to także nurty, które porywają człowieka, miejsce bez oparcia, powolne pogrążania się na dnie, takie rozpaczliwe wpadanie w wir grzechu, który powoduje, że coraz bardziej wpadasz w rozpacz. Ale Pan daje słowo również w takie miejsce. Pan daje słowo jak ktoś, kto wyciąga rękę, by uratować tonącego z bagna. W to nie wolno ci nigdy zwątpić. Stąd też wizja Kościoła w tej Apokalipsie, który pogrąża się w dnie tego świata, który cały czas będzie pochłaniany, będą takie próby pochłonięcia go przez siły ciemności. Jednak nigdy nie zostanie Kościół zwyciężony przez ciemność, bo Jezus przyrzekł Piotrowi, bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Będzie to walka oczywiście z bagnem moralnym i z błotem duchowym. Błoto to mieszanina ziemi i wody, powiedziałem, elementu duchowego i materialnego i tego się najbardziej trzeba strzec, bardziej niż oskarżeń z zewnątrz. Kiedy próbujemy żyć łaską, a jednocześnie tą łaskę mieszamy z naszym grzechem. Można więc sądzić, że w Apokalipsie zawarte są listy do 7 kościołów pogrążających się w błocie albo obrzucanych błotem. Bagno moralne pogrążające nas w rozpaczy, doświadczenia, które jednak mogą w nas, chwała Bogu, obudzić opamiętanie, nawrócenie. Kiedy człowiek doświadcza wyjątkowo niszczących nałogów, ma szansę na opamiętanie, jak nigdy wcześniej.
Bo kiedy tak sobie po prostu grzeszy od czasu do czasu, to on się nie przejmuje nawróceniem. Ale kiedy grzech go naprawdę upodli, to on nie modli się, nie odmawia paciorka. On krzyczy do Jezusa. I to może go uratować. Kiedy człowiek doświadcza wyjątkowo niszczących uwiązań, ma szansę na opamiętanie. Dlatego Pan dopuszcza na nas niekiedy takie sezony losu, które jasno nam pokazują, że sami sobie nie poradzimy i potrzebujemy zbawienia Jezusa, jak mówi Psalm 69, wyrwij mnie z bagna, aby nie zatonął. Wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą. Oto bagno, najpierw nienawiść czyjaś i z wodnej głębiny. Woła tak do Zbawcy, bo w bagnie się znalazł. A wiecie, jakie jest w bagnie? Może nie wiecie, bo nie wszyscy byli w bagnie. Człowiek coraz bardziej się pogrąża, a nawet każdy ruch ku wyciągnięciu się z tego bagna powoduje, że człowiek jeszcze bardziej się zanurza. Im bardziej chce się wydobyć, tym bardziej się pogrąża. I to powoduje w nim desperację, rozpacz. Sam sobie nie może pomóc. Sam siebie nie może być. Potrzebuje pomocy z zewnątrz. Może tylko wołać o pomoc. Może już wiele razy próbowałeś zmienić swoje położenie, wyrwać się z stawiska grzechów, w które się zapadłeś, ale każdy ruch ku wyzwoleniu sprawiał, że jeszcze bardziej się pogrążałeś i budziło twoją rozpacz. Ale miej nadzieję, nie ty jesteś Zbawicielem. Ta beznadziejna sytuacja jest pełna nadziei jednak. Gdy przestaniesz wierzyć w swoją dobrą wolę, zaczniesz wierzyć już tylko jednemu, Jezusowi. Kiedy człowiek zwątpi w siebie, może zacząć wreszcie wierzyć w Jezusa. Kiedy wierzy w swoje siły, to ja nie wierzę, że on wierzy w Jezusa. Kolejność miast, wracam do Apokalipsy, do których skierowane zostały te listy, 7 listów, nie jest przypadkowa. Są to miasta Azji Mniejszej, położone wzdłuż drogi zbudowanej w 133 roku przed Chrystusem. Ten szczegół każe nam przypuszczać, że listy dotyczą drogi chrześcijańskiej, ale też drogi, jaką każdy chrześcijanin musi przejść, by dojść do pełnego zwycięstwa. Aby podążać drogą, trzeba zważać na znaki. Lekceważąc znaki drogowe, można narazić nie tylko na mandat, ale nawet na tragiczny wypadek unicestwiający życie. Znakiem dziś, dla nas, na ten dzień, jest los Samarii. Miasta, które miało strzec, szemer znaczy stróż, które miało strzec miłości Boga, miało strzec Słowa Bożego, ale zdradziło tę miłość. A Jeremiasz mówi, postaw sobie kamienie milowe, ustawiaj drogowskazy, zwróć uwagę na gościniec, na drogę, którą wychodziłaś, powróć, dziewico Izraelu, powróć do twoich miast, dokądże będziesz chwiejna, córko buntownicza. I Jezus dziś mówi do ciebie, nie bądź chwiejny, nie bądź chwiejna. Nie wahaj się między grzechem a łaską, czy upadki i bagno moralne nie przekonały cię, że grzech nie jest absolutnie szczęściem, lecz cuchnącym błotem rozpaczy. Ustaw sobie kamienie milowe ze słów Boga. Zważaj na nie jak na wskazy na drodze, po której dziś Pan cię będzie prowadził. Niech Ojciec z nieba więc pozwoli mi cieszyć się światłem Ducha Świętego, którego wołam w imię Jezusa, Jego Syna, abym odczytał i abyście wysłuchali i żebyśmy wszyscy razem strzegli tego słowa w swojej pamięci tak, by nic się nie zatarło. Trzeba być stróżem, trzeba być szemer. Trzeba być Samarią w istocie rzeczy. Niech Ojciec z nieba więc pozwoli mi cieszyć się światłem Ducha Świętego, którego wołam w imię Jezusa, Jego Syna, abym odczytał i abyście wysłuchali i żebyśmy wszyscy razem strzegli tego słowa w swojej pamięci tak, by nic się nie zatarło. Trzeba być stróżem, trzeba być szemer. Trzeba być Samarią w istocie rzeczy. A więc Ozeasz, Hoszea, Jezus, który miał żonę. W 1 rozdziale Ozeasza jest mowa o dziecku Ozeasza, które urodziło się z Gomer, jego żony. To dziecko zostało nazwane imieniem Izrael,
to nie jest to samo słowo, co Izrael. Tu jest Izrael, to znaczy Bóg sieje. Chłopak miał tak na imię. Bóg sieje. Tak. Bóg sieje swoje słowo. To też aluzja do miejscowości Izrael. Izrael jako miejscowość była miejscowością o strasznej historii, bo tam się dokonała zbrodnia. Zbrodnia będąca właściwie konsekwencją wcześniejszej zbrodni. Tam wyrzucono z okna Izabel, żonę Achaba, której intryga spowodowała śmierć niewinnego człowieka Nabota i grabież jego własności, winnicy właśnie w Izrael. Gdzie został zabity, tam ona umarła, również została zamordowana. Zwłoki Izabel, niczym jakiś krwawy nawóz, zostały wyrzucone w błoto podwórca pałacowego, gdzie rozszarpały ją psy. W Izrael Jehu, jeden z królów Izraela, zabił Jorama, syna tej Izabel i króla Achaba, pary królewskiej odpowiedzialnej za odstępstwo Izraela od Boga i za morderstwo Nabota na polach Izrael. Ranny podczas bitwy o Ramot, Joram został zamordowany właśnie w Izrael przez dowódcę Jehu. Widzimy więc, że imię tego syna, syna Ozeasza i Gomer, które urodziła Gomer, żona Ozeasza, nie jest przypadkowe. Ono coś miało mówić. Coś miało dać do zrozumienia temu narodowi. Nie było chyba w Izraelu miejscowości, która miałaby tak krwawe konotacje i była symbolem fatalnych konsekwencji grzechu. I Izrael to miasto symbol. Miasto mówiące, czym ktoś zgrzeszy, tym samym odpokutuje. Przeraża nas takie prawo oko za oko. Jezus znosi to prawo. Ale tam, gdzie nie ma Jezusa, ono działa. Tam, gdzie nie ma łaski Jezusa Chrystusa, gdzie ktoś nie korzysta z Jezusa Chrystusa, z Jego łaski, z Jego sakramentów, ono może zniszczyć człowieka. Czy takim prawem kieruje się Bóg? Z takiego prawa, z przekleństwa takiego prawa wyswobodził nas Chrystus, jak mówi list do Galatów, 3 rozdział, 13 wiersz B. Że On nas wyzwolił z takiego przekleństwa. Że w Nim możemy być wolni od tego. Bo Bóg sieje. I Izrael. Bóg sieje swoje słowo nawet do takich miejsc najstraszniejszych i wydawać by się mogło jedynie godnych pomsty, wszystkim daje szansę. Jest jak ogrodnik, daje błotnisty nawóz dla nawrócenia. Nawet tam dzieje, gdzie wydaje się, że człowiek wykorzenił z siebie na zawsze wołanie sumienia. Pan jeden wie, co jest w naszym sercu. I w swoim czasie wydobędzie to na jaw. Obłoży nas nawozem, byśmy mogli wydać owoc nawrócenia. Bóg sieje w miejsca nawet najgorsze, najstraszniejsze. Nawet tam, gdzie były zbrodnie, nawet tam, gdzie były aborcje, nawet tam, gdzie były przekleństwa i zdrady, mściwość i nienawiść, zabójstwa, złorzeczenia, magia, okultyzm i kto tam jeszcze, Bóg wie co. Ja i ty możemy być takim Izrael, miejscem okropnym. Ilu z nas, siostry i bracia, mówi o sobie, jestem okropna, jestem okropny, kiedy nikt nie słyszy, albo nawet kiedy ktoś słyszy. Jestem miejscem okropnym. Nienawidzę siebie. Nienawidzę innych. Powinienem umrzeć za to, czego się dopuściłem. Ilu z nas może mieć kompleksy z powodu rodziny pochodzenia? Syn Ozeasza i Izrael mógł wstydzić się swojej matki Gomer, która była cudzołożnicą. Możesz się wstydzić swojego męża, który zdradził cię, swojej żony, która cię zdradziła, swoich rodziców, którzy rozwiedli się i teraz żyją w taki sposób, że aż wstyd o tym mówić. Możesz wstydzić się swoich dzieci. Możesz wstydzić się siebie i mówić o sobie, jestem okropny. To jest Izrael. Miał takie dziecko. A jednak Pan sieje słowo dziś w twoją duszę, w twoje ciało, w twoje serce, daje ci szansę. Tylko słuchaj i strzeż tego słowa. On sieje słowo bez względu na to, z jakiej rodziny pochodzisz i kim byłeś, albo nawet jesteś. Bo dla Niego jest ważne, czy ty teraz słuchasz i czy będziesz strzegł Jego słów.
Siewca boski sieje na rozliczne miejsce, w bruzdy serc, ziarno słów, pragnące zapuścić korzeń wyjaśnienia, abyśmy zrozumieli jego wolę. Ale pamiętacie, jak to było z siewem z przypowieści o siewcy? Siewca siał najpierw na drogę, potem na miejsca skaliste, wreszcie między ciernie, a na końcu w ziemię żyzną. Jaki siewca tak sieje, powiedzcie szczerze? Ślepy? Kto sieje na asfalcie? Czy ktoś w nowym targu, kto jedzie na pole z zasiewem, będzie na środku rynku siał ziarno? Po co? Nie wiedział, że to droga? Albo że tam, gdzie sieje skalisty grunt, nie dostrzegł cierni? Dlaczego tam sieje? Skoro było pewne, że ziarno tam nie wejdzie, ale on sieje. Bóg każdemu daje szansę. Każdemu z nas. Bóg daje łaskę nawet tym, którzy o nią już nie proszą. Ja nie wiem, kto z nas jest drogą. Człowiekiem zbyt towarzyskim, zbyt bardzo żyjącym życiem innych, a nie swoim. Człowiekiem, który nieustannie zajmuje się wszystkimi, tylko nie myśleniem o sobie, nad sobą i o Bogu. Bóg sieje słowo dla tych, którzy są ulicą, są na ulicy. A wiadomo, jaki proceder na ulicy się uprawia. I kto się na drodze zatrzymuje? Ci, którzy uganiają się za miłością ciała, ale Bóg sieje. Ja nie wiem, kto z nas jest dumną skałą, wyniosłym i zarozumiałym człowiekiem, aroganckim i pyszałkowatym, twardym i zamkniętym, sztywnym i sztucznym, narzucającym innym swoje zdanie i udręczonym ciągłym porównywaniem się z innymi, narcyzem wyniosłym jak skalisty Mount Everest. Ja nie wiem, ale Bóg sieje. Ja nie wiem, kto z was jest osaczony zamartwianiem się o swój los i ciągle pogrążonym w myśleniu o tym, ile zarobi i ile straci, dla którego pieniądze są Bogiem serca. Ale Bóg wie i choć wie, do każdego dziś przemawia, każdemu dziś daje szansę. Jak pamiętacie, siostry i bracia, ostatni siew był udany. Są jednak ludzie, którzy są Adamach Hatowach, czyli ziemią żyzną albo ziemią piękną, którzy wydają plon 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny. To znaczy otrzymują jedno ziarno, otrzymują jedną konferencję, otrzymują jeden tekst Pisma Świętego, a zrobią z tego 60, zrobią z tego 100 albo 30 myśli, przemyśleń, uczuć, aktów woli, modlitw. Rozmnoży się w nich to słowo. I teraz pomyśl sobie. Jesteś tutaj. Jesteśmy tutaj. Otrzymałeś słowo. Otrzymałaś słowo. Co z tym zrobisz za pół godziny? To się rozmnoży w tobie, czy się skurczy? Czy za godzinę już nie będziesz wiedzieć, o czym dzisiaj mówi Bóg z tobą? Czy też to się rozmnoży w takie rozmyślanie, że się powieli, jeszcze więcej będzie tych myśli, jeszcze więcej uczuć, pozwolisz Duchowi Świętemu, że się rozmnoży w tobie to słowo. Dasz szansę na medytację. Nie pójdziesz na drogę, nie pójdziesz na skały, nie pójdziesz w ciernie, tylko staniesz się ziemią piękną, Adamach Towach, ziemią żyzną. A co to jest jego słowo? Co to jest jego nasienie? W języku hebrajskim słowo nasienie, ziarno, zera, zapisuje się takimi słowami jak słowo siewca, zorea. To tak jakby siewca siał samego siebie w słowie, tak, bo Jezus Chrystus jest obecny w słowach, które są wypowiadane w Jego imieniu i w Jego Kościele, w kontekście Kościoła. Czyli kiedy ty słuchasz Słowa Bożego teraz, to jest to pewien rodzaj komunii świętej z Jezusem. Ty przyjmujesz Jezusa w Jego Słowie, zanim przyjmiesz ciele i krwi. Ale była to ziemia żyzna. Skoro żyzna, to na pewno była jaka? Przeorana pługiem, pługiem ostrym. Pługiem ostrym jak cierpienie i nawożona błotem, błotnistym nawozem, obornikiem cuchnącym jak grzech, a jednak piękna.
W czasach, w których nieznane były sztuczne nawozy, rolnicy mogli liczyć zapewne tylko zwierzęcy gnój, bagnisty torf, nawóz, wcale nie pachnący. W przypowieści o nieurodzajnej fidze ogrodnik zobowiązuje się obłożyć błotnistym nawozem bezowocne drzewo. I ty się czasem zastanawiasz, dlaczego błotnisty nawóz ścigających cię grzechów albo nawet nałogów dobija cię i że twoje życie jest bezowocne. To nie jest przegrana, to jest szansa na wygraną. To jest szansa na opamiętanie. To jest szansa na przebudzenie. Czy będzie to nawóz oskarżeń, cierpienia, które ktoś ci zadaje, zdrady, którą ktoś ci zrobił? Czy będzie to nawóz zdrady, którą ty zrobiłeś, czy zrobiłeś? I twoich krzyw, które innym zadałeś? Jest to szansa, żeby się przerazić i opamiętać, a tym samym nawrócić. Ale żeby mieć moc do nawrócenia, trzeba mieć słowo. Słowo w sobie, komunię ze Słowem Bożym. A więc w tej przypowieści jest powiedziane tak. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika. A przypomnijcie sobie scenę po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy Maria Magdalena stoi przy grobie i widzi Jezusa, ale go nie poznaje. Myślała, że kto to był? Ogrodnik. I w tej przypowieści to chodzi tutaj o Jezusa. Więc on powiedział do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę, szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Czyli on jest niepotrzebne, jest jak chwast. Ilu z nas może tak pomyśleć, że moje życie jest nikomu niepotrzebne? Że właściwie to innym tylko zawadzam? Że jestem tylko kimś, kto krzywdzi innych i wykorzystuje innych? Boże, zabierz mi to życie. To jest taka sytuacja. Lecz on powiedział, czyli Chrystus powiedział: Panie, jakby do swojego Ojca się zwraca, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię i obłożę czym? Nawozem, czyli zintensyfikuje się doświadczenie zła, żeby ten człowiek jeszcze bardziej zapragnął być dobry. Może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Tekst Wulgaty, czyli łaciński tekst, nazywa ten nawóz sterkus. Po prostu nawóz. Ale już w języku hebrajskim słowo domen, nawóz, to nie tylko nawóz, nie tylko łajno, ale też gnijący trup. A w języku greckim hekopria to jest nie tylko gnój, nawóz, ale też śmiecie. Zobaczcie, jakie bogactwo przeżyć tutaj może się ukrywać. Ja mogę komuś powiedzieć: ty śmieciu, ale ja tak mogę myśleć o sobie. Ja mogę kogoś zgnoić, albo łajnem obrzucić, albo połajać, ale mogę tak myśleć też o sobie. Nawóz to słowo jest jak wulgarne określenie, ale jak inaczej wyrazić stan człowieka, który pogrążył się w tym, co nadaje się tylko do wyrzucenia i budzi odrazę? Ilu z nas czuje do siebie odrazę? I co zrobił ogrodnik, co postanowił? On postanowił obłożyć nawem, postanowił postawić przed oczy człowiekowi jego odrażające czyny, bo może się wtedy nawróci. Czy zobaczyłeś już w ostatnich latach, na co cię naprawdę stać? Tak samo było z żoną Ozeasza. Zobaczyła swój nawóz, zobaczyła swoje cudzołóstwo, jego następstwa, nędzę. Podobnie Izrael zobaczył swój nawóz, zdradę Boga i jego skutki. Najazd obcego imperium, masakra ludności, uprowadzenie reszty na wygnanie. Ale mogło być inaczej. Kiedy widzę, że moje życie pogrąża się w bagnie, mogę naprawdę otworzyć się na siew Bożego Słowa i mogę być ziemią piękną, ziemią żyzną. Właśnie dlatego, że przeżyłem nawóz. Bo ktoś, kto jest tylko wyniosłą, piękną skałą, nie, on nie wyda owocu. Bo ktoś, kto jest cierniami i zatroszczył się o swoje życie doczesne, nie wyda owocu. I ktoś, kto jest nawet gościnną drogą dla innych i żyje sobie bardzo fajnie i towarzysko, nie wyda owocu. Ale ktoś zgnojony, przeorany, czyjąś krzywdą i własnym grzechem, może się opamiętać. Duch Święty mówi do ciebie dzisiaj tak. Czy twoje grzechy są dobrym nawozem? Bo ja chcę zrobić z ciebie ziemię piękną.
Czy Twoje krzywdy otworzyły Ci oczy? Bo ja chcę zrobić z Ciebie ziemię piękną. Nie rozpaczaj. Nie wątp. Nie rezygnuj. Nie przekreślaj siebie. Najgorszy moment Twojego życia może być najlepszym. Bo ja jestem Pan i z tego, co nie jest, czynię to, co jest. Z niczego stworzyłem świat, więc Ciebie mogę stworzyć na nowo. Przypomnij sobie, z czego zrobiłem, stworzyłem Adama i Ewę. Z czego? Z ziemi? Z ziemi wilgotnej? Z błota. Z błota. Może z bagna moralnego. Więc i Ciebie z tego wyrwie. Tylko strzeż słowa mojego i wzbudź w sobie wiarę. Ziemia żyzna, ziemia zgnojona, ziemia cierpiąca została nazwana Hada Machtowach. Ziemia piękna, dobra. Przypomnę Ci, co mówi Paweł. Paweł w liście do Filipian, kiedy siedział w więzieniu i być może siedział w błocie, w bagnie, w kajdanach ze szczurami, sytuacja wydawała się beznadziejna, pisze takie słowa z Rzymu lub Cezarei. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa. Przy czym słowo śmieci, ta skybala w tym wypadku, to również łajno służące jako nawóz, a nie tylko śmieci. Paweł w tych słowach prezentuje się jako piękna, najlepsza rola dla Słowa Bożego. Jest obrzucany oskarżeniami, jak łajnem. Ale on to wszystko wykorzystuje jako duchowy nawóz. Jeszcze bardziej wzmagający plon miłości do Jezusa Chrystusa. Pamięta, że sam również oskarżał, niszczył, krzywdził. Nigdy tego nie zapomniał. Był wielkim grzesznikiem. I jak podejrzewam, nie tylko dyszał żądzą zabijania, bo w kim jest tak ogromna agresja, to jaka musi być w nim pożądliwość. Wszystko może służyć wzrostowi Królestwa Boga w sercu Twoim. Nawet łajanie i obrzucanie oskarżeniami przez innych. Nawet utrata wszystkiego, co jest na tym świecie piękne i dobre, bo w porównaniu z miłością Boga wszystko inne to zwykłe śmiecie. A więc dobry nawóz dla siewcy sięgającego to nie tylko moje osobiste nałogi, które budzą we mnie odrazę i wołają Zbawiciela, ale też niesłuszne oskarżenia, które mnie spotykają od innych. Wszystko może służyć do wzrostu tym, którzy strzegą słowa, kto nie chce uznać sobie tego łajna, nawozu, kto buntuje się na siebie samego, na czyjeś obrzucanie łajnem, wtedy może obrzucać innych, może to przynosić na innych. To jest straszne. I to jest tajemnica imienia Izrael, pierwszego dziecka Ozeasza. Miał jeszcze dwoje dzieci. Drugie dziecko, które urodziło się w domu Ozeasza, zostało nazwane Loruhama. Mniej powiem o tym dziecku. Loruhama znaczy tyle, co bez miłosierdzia. Bo Izrael zachowywał się w tym czasie mściwością wobec swoich bliźnich. Kto nie ma przebaczenia dla swych bliźnich, jak może prosić Boga o przebaczenie swoich win? Kto nie prosi Boga o przebaczenie, jest bezwzględny dla siebie i innych z kolei. Czy Ty korzystasz z Bożego miłosierdzia i czy przy spowiedzi wierzysz w słowo rozgrzeszenia? I jeszcze o czymś innym pomyśl a propos imion, bo nazwał swoją córkę Loruhama, bez miłosierdzia. Jak Wasze dzieci mają na imię? Co swoim życiem mówią Wam Wasze dzieci o Was samych? Zwykle ludzie robią tak. Nadają imiona, które zakrywają grzechy rodziców, nędzę rodziców. Na przykład ktoś, kto w ogóle nie czuje w sobie żadnej wartości, może mieć skłonność do tego, by swojemu dziecku nadać imię słynnej aktorki czy aktora, Angelina albo brat. Ktoś, kto ma problem z posłuszeństwem wobec Boga, a jego religijność jest pokazowa, może nadać swojemu dziecku na imię Samuel, bo to znaczy wysłuchał Pan Bóg, no Bóg usłyszał. Inni dodają jeszcze bardziej wymyślone imię. Michia, Fenumia, Koko, Kaszmir, Amber, Dorian. Co to wszystko znaczy? W pierwszych latach po rewolucji październikowej nadawano dzieciom takie imiona jak telefon, telegraf, traktor. To chyba dużo mówi o rodzicach.
Ale co mówi imię Loruhama? Jaki ojciec dałby swojej córce naturalnej, czy też nawet pasierbicy, imię jesteś niekochana? Nie kocham cię. Ilu z nas dziś ma wspomnienie z dzieciństwa lub z młodości braku miłości i częściej słyszało od rodziców przekleństwa bez miłosierdzia, Loruhama, niż nawet imię ze chrztu? I do was dziś Pan kieruje słowo: byłeś, byłaś bez miłosierdzia, ale ja chcę ci okazać więcej niż przebaczenie, więcej niż uleczenie, więcej niż tylko miłość ludzką, chcę ci okazać miłość boską. I na samym końcu w domu Ozeasza urodził się chłopczyk o imieniu Loammi, nie mój lud. Czy są wśród nas tacy, których rodzice mówili do nich: nie jesteś moim dzieckiem? To znaczy właśnie Loammi. Nie jesteś mój. Nie chcę cię znać. Nie jesteś do mnie podobny. Do kogo ty się wrodziłeś? Loammi. I do ciebie też dziś Jezus chce powiedzieć: ale jesteś mój. Jesteś moja. Jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Być może jednak ty sam uczyniłeś w życiu takie rzeczy, że sam siebie odtrącasz od Boga. Sam siebie już nie uważasz za godnego miłości Boga. O nie! Tak nie myśl. Żebyś nie wiem co uczynił, jeśli tylko zapragniesz, dobry Jezus zwróci oblicze ku tobie rozpromienione spojrzeniem przepełnionym zmiłowaniem. Ozeasz nazwał tak syna, bowiem chciał tym imieniem przypomnieć innym ludziom. Dać im do myślenia, do zrozumienia, że Izrael swoimi grzechami doprowadził się do tego, że Bóg powinien się ich wyrzec, że tak powinien zrobić. Bywają i takie historie, kiedy dzieci wobec swoich rodziców są powodem największego rozgoryczenia, bólu i zawiedzenia. Czy można to naprawić? Czy można naprawić krzywdy nie do naprawienia? Można. Powierzając je Jezusowi, bo Jezus w nim niemożliwy staje się możliwy. W nim niemożliwe staje się spełnione. Cokolwiek więc nosisz wewnątrz siebie, zbrodnie Izrael, nieprzebaczenie bez miłosierdzia, odrzucenie niszczące tożsamość, wszystko w Jezusie może być stać się przytuleniem, przebaczeniem i udanym 700-krotnie. Gdzie wzmógł się grzech, tam obficiej rozlewa się łaska, to też nawóz powoduje urodzaj. Papież Jan Paweł II, znowu odwołam się do tej encykliki, Dives in Misericordia, mówi, że w Jezusie ujawnia się ojcostwo Boga, Bóg daje się poznać jako ojciec tym, dla których los okazał się doświadczeniem osierocenia. Czy masz więc otwarte oczy na odczytanie słów, które do ciebie Bóg kieruje? Czy mamy wszyscy zdolność i pragnienie wysłuchania i zrozumienia tego, co do nas mówi Bóg? Naszkicowałem zaledwie tę księgę w pierwszym rozdziale, że tak powiem. Ale widzicie, jak ona jest obfita w bardzo głębokie, trudne nawet do przyjęcia myśli, słowa. A teraz Duch Święty pyta ciebie, co z tym zrobisz? Dałem ci ziarno. Chcesz z tego zrobić 30 ziaren, 60, 100? Czy chcesz to ziarno zdeptać i zapomnieć za 5 minut, o czym do ciebie dzisiaj mówiłem? Jak rozwinie się to w tobie? Miłosierdzie Boga ujawni się przez miłosierdzie Ozeasza w tej księdze. Zanim tego dotrę, teraz przerwie. Ale zostawiam was z tym słowem zasianym w waszym sercu. Niech ono dojrzewa.